W tym odcinku będę chciał sprawdzić, czy wartość wpisana do komórki zawiera same cyfry i czy jest ich odpowiednia ilość. W poprzednim odcinku, w części 694, pokazywałem, jak sprawdzać, czy wartość spełnia skomplikowane wymagania i tam było wiele wymagań. Jednym z nich było wymaganie odnośnie samych cyfr. I ja poszedłem na łatwiznę, zaproponowałem taki sposób, który jest łatwy do obejścia, ponieważ taka wartość jak ta w komórce C4 po przekonwertowaniu na liczbę jest poprawną liczbą, więc mimo iż nie zawiera samych cyfr, to moja formuła ją akceptowała. Podobnie z tą wartością z komórki C3. Również nie zawiera ona samych cyfr, jest tutaj też przecinek, ale po przekonwertowaniu na liczbę jest to poprawna liczba. Więc zróbmy naprawdę inteligentną formułę, która sprawdzi, czy mamy do czynienia z samymi cyframi i czy jest ich 6. Użyję funkcji oraz, ponieważ będę chciał sprawdzić dwie rzeczy naraz. Pierwsza, łatwiejsza, to użycie funkcji doy. Każemy jej zadziałać na komórce C3 i sprawdzimy, czy długość tego, co jest w tej komórce, jest równa 6. Czy jest to 6 znaków. Średnik, a drugi wymóg, sprawdzimy, czy każdy z tych znaków jest to cyfra. A jak to zrobić? Użyjemy funkcji fragment tekstu, której każemy zadziałać na wartości z komórki C3, średnik, i chciałbym, aby ta funkcja wyciągała mi po jednym znaku, poczynając od pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej. Czyli po prostu wszystkie pojedyncze znaki z tego, co jest w komórce C3, wyciągniemy. Więc zamiast pojedynczej wartości jako liczbę początkową, wskażę tej funkcji, podam tej funkcji tablicę z wartościami. Będą to kolejne wartości od 1 do 6. Zamykam na końcu nawias klamrowy, średnik, jeszcze liczba znaków. Zawsze będę chciał wyciągać jeden znak. Zamykam nawias od funkcji fragment tekstu. Ten zapis tutaj oznacza, że funkcja fragment tekstu ma wyciągać znaki od pierwszego, od drugiego, od trzeciego i tak dalej. Z racji tego, że podaję tej funkcji tutaj wiele elementów, to ona zwróci mi wiele wyników. Sprawdźmy to zresztą. Zaznaczę tę funkcję fragment tekstu, nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi i zobacz, jak pięknie. Mamy tablicę, w której są wszystkie poszczególne znaki z tego, co jest w komórce C3 wyciągnięte. Więc mogę teraz sprawdzić, czy każdy z tych pojedynczych, czy każdy z tych znaków jest to liczba. Ale żebym mógł to zrobić, to najpierw muszę je spróbować przekonwertować na liczbę, bo na razie póki co to wszystko są teksty. Więc klikam Ctrl-Z, aby się z tego wycofać. Użyję na początku podwójnego zaprzeczenia. Jeżeli teraz zaznaczę całą tę funkcję fragment tekstu wraz z tym zaprzeczeniem, naciskam F9, to spójrz, pojawia się tablica, w której jest tyle samo elementów, co wcześniej. To są te same elementy. Tam, gdzie były cyfry, mamy teraz te cyfry przerobione, pokazywane jako liczby. Tam, gdzie nie była cyfra, mamy błąd. I z tym jest w stanie sobie poradzić funkcja czy liczba, więc klikam Ctrl-Z, aby się z tego wycofać i wrzucę całość do środka do funkcji czy.liczba. Ta funkcja sprawdzi każdy z tych poszczególnych elementów i wyświetli mi wartość prawda, jeżeli dana wartość jest liczbą, lub fałsz, jeżeli dana wartość nie jest liczbą. Zaznaczyłem teraz całą tę formułę z funkcją czy liczba i z funkcją fragment tekstu F9, aby podejrzeć i spójrz, jak pięknie. Tam, gdzie były liczby, mam prawdy. Tam, gdzie było coś, co nie było cyfrą, a co za tym idzie, nie było to liczbą, mamy fałsz. Klikam Ctrl-Z, aby się z tego wycofać. Zamykam nawias na końcu od funkcji oraz. I funkcja oraz tak zadziała, że jeżeli w środku, w tych argumentach, logiczne 1, logiczne 2 i tak dalej, będą same prawdy, to funkcja oraz zwróci mi wartość prawda. Jeżeli będzie chociażby jeden tekst tam, przepraszam, jeden fałsz, to wówczas ta funkcja oraz wyświetli mi wartość fałsz. Klikam Enter, aby to zatwierdzić, kopiuję do samego końca w dół i spójrz, jak pięknie. Jeżeli bym którąś z tych wartości niepoprawnych poprawił i będą to same cyfry i będzie ich 6, tak, prawda. Jeżeli jakąś wartość poprawną spróbowałbym zmienić na niepoprawną, spróbowałbym oszukać, na przykład wpisałbym 00321, Enter powie fałsz. Tu gdybyśmy chcieli wstawić przecinek, fałsz. Więc w ten sposób uzyskaliśmy taką formułę, której nie da się łatwo oszukać. Jeżeli da radę oszukać, to daj znać w komentarzu pod filmem. Wymyślimy jeszcze coś lepszego.